Minęła 13. Magdalena Bałkowiec, zapraszam na serwis informacyjny. W czwartek wieczorem prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński spotkał się z mieszkańcami Chojnic. Podczas wystąpienia mówił między innymi o francuskich i niemieckich wpływach w Unii Europejskiej. Kiedy mówiłem o ostrości tej walki, to mówiłem właśnie dlatego, że ona jest tak ostra, bo tu niewątpliwie interweniują także siły zewnętrzne. One są zaangażowane wprost, no choćby to nie dawanie nam środków z KPO, wbrew prawu, wbrew traktatom europejskim, to jest taka interwencja. Ale ta interwencja jest także... Przepraszam, jest także, proszę Państwa, realizowana poprzez ludzi, którzy bardziej sobie cenią pewne państwa na zewnątrz, a szczególnie Niemcy, niż Polskę. To trzeba sobie jasno powiedzieć. Tacy ludzie są. Tacy ludzie są. I oni występowali nawet w najcięższych sytuacjach, nawet w czasie II wojny światowej. Wszyscy, którzy choćby trochę znają historię, o tym wiedzą. I tacy ludzie dzisiaj z całą pewnością są zaangażowani w to, żeby Polskę poprzez właśnie tą metodę prowadzenia walki politycznej degradować. 289. dzień wojny na Ukrainie. Dziś alarmy lotnicze rozległy się w kilku obwodach kraju, między innymi sumskim, donieckim, zaporowskim i charkowskim. Prezydent Władimir Zełenski poinformował o stosowanym przez Rosjan terrorze minowym. Terroryści celowo starają się pozostawić jak najwięcej śmiertelnych pułapek. Zakopane miny lądowe, zaminowane budynki, pojazdy i infrastruktura. To ponad 170 tysięcy kilometrów kwadratowych niebezpiecznego terytorium. Tego rodzaju działanie jest jeszcze bardziej okrutne niż ataki rakietowe, ponieważ nie ma systemu, który mógłby go odpierać i niszczyć przynajmniej część zagrożenia. A w ukraińskim Bachmucie jest nasz specjalny korespondent Witold Newelicz. Los tych mieszkańców pozostających jeszcze w Bachmucie jest zagrożony, no bo Rosjanie nie oszczędzają amunicji. No, ten ostrzał jest cały czas i te kanonady słychać w Kramatorsku praktycznie nieustannie. Ukraińcy odpowiadają, ale rzadziej, gdyż oszczędzają amunicję i widać, że... No zresztą, no, jeżeli mieszkańcy, to ja też potrafię rozpoznać odgłosy tych wystrzałów artyleryjskich i mniej więcej wiem, kto do kogo strzela. Wczoraj się pojawiła informacja o tym, że Rosjanie produkują te rakiety z wykorzystaniem technologii objętej sankcjami. Tutaj jest zadanie dla jakichś analityków, czy też międzynarodowych śledczych, jakim sposobem się to dzieje. Poza tym wykorzystują do tych ataków na infrastrukturę, no bombowce strategiczne. Dziś nad ranem na terenie centrum handlowego w Moskwie wybuchł pożar. Ogień objął 18 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni. Co najmniej jedna osoba zginęła. Doszło do zawalenia się części konstrukcji, co znacząco utrudniło akcję gaśniczą. Informacje o pożarze służby otrzymały o godzinie 5:58 czasu lokalnego. Ogień doprowadził do zawalenia się części konstrukcji, co utrudniło akcję gaśniczą. Jako jedną z możliwych przyczyn pożaru rosyjskie media państwowe, powołując się na ratowników, początkowo wskazywały podpalenie. Później jednak podano, że przyczyną mogły być prowadzone prace spawalnicze. Na miejscu pracowało ponad 70 strażaków i 20 wozów strażackich. Brittney Griner, gwiazda amerykańskiej koszykówki, została uwolniona z rosyjskiego więzienia w zamian za handlarza bronią Wiktora Buta, który od ponad 10 lat przebywał w amerykańskim więzieniu. Griner została skazana w Rosji na karę 9 lat więzienia za posiadanie olejku haszyszowego. Prezydent Joe Biden dotrzymał obietnicy, aby sprowadzić Brittney Griner do domu. Do rodziny, która ją kocha, do drużyny, która za nią tęskni i do kraju, który podziwiał jej siłę i odwagę. Bezpieczny powrót Brittney do domu jest rezultatem miesięcy żmudnych wysiłków całego rządu USA. Dwukrotna mistrzyni olimpijska została w Rosji skazana na 9 lat więzienia po tym, jak w lutym została zatrzymana na moskiewskim lotnisku Szeremietiewo za posiadanie wkładów do e-papierosów zawierających olejek haszyszowy. Sprawa zatrzymania i skazania Amerykanki na tle wojny na Ukrainie oraz narastającej konfrontacji Rosji i USA przeszła na płaszczyznę polityczną.
Zabiegi o uwolnienie koszykarki, którą Departament Stanu uznał za niesłusznie skazaną, toczyły się na najwyższym szczeblu. Z kolei uwolniony przez USA Rosjanin Wiktor But, jeden z największych światowych handlarzy bronią, został w 2008 roku aresztowany w hotelu w Bangkoku. W 2012 w USA został skazany na 25 lat więzienia. W ramach wymiany nie udało się uwolnić drugiego niesłusznie przetrzymywanego w rosyjskim więzieniu obywatela USA, Paula Whelana. Zatrzymano go w Moskwie w 2018 roku pod zarzutem szpiegostwa. Whelan został skazany na 16 lat więzienia. To wszystko w tym serwisie, kolejno o 14:00.